Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć wam na pytanie, czy opłaca się kupić Forza Horizon 4 dzisiaj, po prawie 2 latach, odkąd gra miała swoją premierę. Czy warto? Czy jest w niej co robić? I dzisiaj pokażę wam, dla osób, które jeszcze nie mają tej gry i się zdecydują, czy kupić, bo no, nie oszukujmy się, gra jest była dosyć droga w czasie premiery. Teraz można ją kupić w abonamencie Xbox Game Pass na peceta albo na konsolę i można nią grać w nią grać za niewielkie pieniądze, płacąc co miesiąc. Ale też można ją dostać taniej na różnych portalach i też w Windows Store można ją kupić za dużo mniejsze pieniądze niż w dniu premiery. No i wiadomo, że mamy dostęp teraz do większej ilości samochodów niż w dniu premiery i także do 2 rozszerzeń mapowych dodatkowych, czyli Lego Wally i Fortune Island. Jeśli kupicie sobie wersję Ultimate, tą najdroższą, to będziecie mieli wszystkie dodatki, wszystkie samochody dostępne od samego początku gry aż do teraz. Poza takimi samochodami, które były do zdobycia w festiwalach, są to samochody unikalne, które ciężko niekiedy zdobyć, albo się w ogóle tego nie da zrobić poprzez nawet jakąś tam płatną gotówkę, bo tutaj mikropłatności chyba nie ma. W Forza Horizon 3 były mikropłatności. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, pokażę wam, jak wygląda gra multiplayer i na grze, na różnych trybach, tak? Nie tylko na, powiedzmy, rankingowanych meczach, ale także nierankingowanych, po prostu ile osób teraz w Fordze gra. I tak przykładowo jedzie tutaj jakiś totalnie losowy gracz w jakiejś BMW 1M, bodajże to jest, który sobie od tako przyjechał na sesji. Teraz dopiero co wbiłem do gry, jest 47 graczy w tym momencie i to są osoby, które można sobie tutaj na sesji minąć. Maksymalnie na sesji w jednym miejscu może pojawić się 12 pojazdów. Tak, jakbyśmy utworzyli sobie konwój, w którym, nie wiem, ze znajomymi sobie jeździmy, to 12 osób w tym konwoju może być maksymalnie i jak dołączymy do wspólnego konwoju, no to wtedy mamy włączone kolizje, ale z graczami, którzy nie są w naszym konwoju, te kolizje są wyłączone. I tak to mniej więcej wygląda gra online. Jest masę różnych trybów, które sobie zaraz przetestujemy. Przy okazji zobaczymy, jak długo właśnie wyszukuje graczy. No bo jest to wyznacznik mniej więcej tego, ile osób w grę gra, czy warto w nią zainwestować. I czy warto marnować swój czas na tę grę. O ile driftowanie Viperem z 8-litrowym silnikiem i V10 pod maską to jest marnowanie czasu. No tak, więc zacznijmy sobie od początku. Weźmy sobie jakiś tryb online. Niech to będzie online adventure. Nie wiem, cokolwiek. Weźmy sobie free for all i zobaczymy, jak długo będzie nam graczy wyszukiwać. Jak długo nam kogoś znajdzie, ile tych graczy znajdzie. A w międzyczasie wam opowiem, co my mamy teraz do dyspozycji. O, już znalazło. 9 na 9 osób. Znalazło od razu praktycznie. I do tego trybu akurat szybko wyszukuję, bo to nie jest... I szybko można sobie dołączyć, bo to nie jest rankingowany tryb. Do rankingowanego trybu ciężej jest dołączyć, bo tam wszyscy gracze muszą zaakceptować to, że dołączają do sesji, nie? Jak nie zaakceptują wszyscy w jednym czasie, no to wtedy jakby nasza potyczka się nie rozpocznie. Akurat trafiły mi się wyścigi jakieś shooterowe albo offroadowe, nawet nie spojrzałem. W każdym razie mogę wybrać ten samochód i już. Teraz będę musiał czekać, aż pozostali gracze ukończą sobie swój wyścig. 50-60% mają ukończone obecnie, a ja wam mogę na spokojnie opowiedzieć, co my do dyspozycji w tej Fordzie teraz mamy. No tak, możemy sobie tuningować samochody na różne sposoby. Tuningu wizualnego jest niewiele, ale patrząc na obecny styl tuningowania, jak się jest na różnych slotach, to ludzie aż tak bardzo nie przykładają uwagi do tego, żeby wymieniać zderzaki, jakoś robić to w stylu undergroundowym jak kiedyś, tylko bardziej, żeby poszerzyć samochód, obniżyć, dać fajną felgę, dać dystansę, żeby samochód wyglądał groźniej i tyle. I to jak najbardziej w Fordzie prawie w każdym samochodzie możemy zrobić, czyli obniżyć samochód, dać dystansę, dać fajną felgę,
pokolorować, pomalować na różnorakie malowania. Jeśli sami nie chcemy malować, nie potrafimy malować, możemy sobie wybrać jakiekolwiek malowanie innego gracza, który zrobił sobie ten samochód i sobie je pobrać za darmo, możemy z niego korzystać, jak najbardziej. Znaczy za darmo, no jedynie tą gotówkę w grze wykorzystujemy do tego. To jest absolutny standard, bo czy to w NFS-ie nowym, czy to w The Crew 2, no praktycznie w każdej grze wyścigowej, którą znam, jest coś takiego, że gracze robią swoje malowania, my możemy je pobrać, z nich korzystać. I to samo jest w Fordzie, z tym, że tutaj moim zdaniem najlepiej to wygląda, najbardziej szczegółowo można sobie te samochody zaprojektować, dlatego że tych naklejek można na samochód nakładać bardzo, bardzo dużo. Sam się ostatnio o tym przekonałem, bo zrobiłem moje pierwsze malowanie właśnie BMW Buddy, BMW driftowe Buddy, i zobaczyłem, jak bardzo ten edytor jest rozbudowany, jak dużo rzeczy można z nim zrobić, można projektować swoje własne naklejki. No właśnie, jeśli chodzi o projektowanie, tutaj swego czasu do gry został dodany też edytor tras. Możemy całkowicie od podstaw zrobić sobie swoją trasę, jaką chcemy. Ja zrobiłem kilka swoich takich bekowych trasek, a kilka takich ciekawych, na których testuję sobie samochody pod różnym względem, pod kątem tego, jak się prowadzą i tak dalej. Widzicie, że ja gram teraz na kierownicy i to nie jest tak, że ta gra jest stworzona do grania na kierownicy. Nie sugerujcie się tym, po prostu ja gram, bo mam kierownicę, ale na padzie w tę grę się gra bardzo dobrze i niektórzy twierdzą nawet, że pad jest lepszy i przyjemniejszy do grania, na kierownicy po prostu nie potrafią, no bo faktem jest trochę trudniej. Widzicie, że muszę tutaj zmieniać bieg, jakiś ręczny zaciągnąć, jakieś tutaj sprzęgło, hamulec nożny, i sterować tak jak normalnym samochodem, a te samochody tutaj jest ciężko wyczuć, bo nie jest to jakiś symulator, więc czasami dziwnie się jeździ i trzeba się do tego przyzwyczaić, a to zajmuje dużo czasu. Więc jeśli masz pada, nie przejmuj się, będziesz się tu fantastycznie bawił, spędzisz tutaj długie godziny zdobywając wszystkie samochody albo zdobywając kasę w grze po prostu. W grze jest bardzo mało glitchy, jakichś tam bugów, innych tego typu rzeczy. Bardzo rzadko zdarza się, że coś się dziwnego stanie z fizyką. Po prostu jest to gra dopracowana i cały czas ulepszana. Na przykład 2 lata po premierze niedawno dodali nowy pakiet samochodów dla osób, które dopiero wbijają do gry. Tak, żeby to się nazywa Forza Horizon 4 Welcome Pack. Ostatnio go testowałem na odcinku, możecie sobie sprawdzić. I dodane zostały tam samochody, tak żebyście mogli, żeby osoby, które zaczynają grać, żeby mogły sobie po prostu od razu posiadać samochody do wszystkich klas i się nimi ścigać. Tak teraz na marginesie mówię, że jeżdżę z normalnymi graczami, ludźmi, nie jakimiś botami, ścigają się ze sobą, więc przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda tutaj synchronizacja. Jeśli chodzi o ściganie się, to w grze jest kilka takich systemów, które sprawiają, że gracze nie jeżdżą jak bałwany, bo dostaną za to karę. Na przykład w niektórych grach, w ogóle jak w The Crew 2, w ogóle nie dostajemy kary za to, że zrobimy tak zwanego wallride'a, czyli przeszuramy po ścianie na zakręcie i nie będziemy mieli z tego tytułu żadnej kary. Tutaj jest tak, że jak przeszuramy po ścianie, to nasz samochód zwalnia na kilka sekund, w zależności od tego, z jaką mocą uderzymy w tą ścianę, i wtedy inni gracze po prostu przeważnie nas wyprzedzają. Więc tak samo jest ze spychaniem innych graczy. Tutaj akurat mamy taki wyścig offroadowy, więc te zasady nie mają aż takiego dużego znaczenia, bo mamy jakby otwarty teren, mamy taki teraz taką trasę dojazdową do celu, ale jakbyśmy się ścigali na szosie zwłaszcza, to byłoby to znacznie widoczne, znacznie bardziej widoczne, byście widzieli, jak inne pojazdy zostają karane za to, że na przykład wjechały gdzieś tam w ścianę, czy chciały cię zepchnąć i przeniknęły przez ciebie, tak? Bo system wykrył, że pojazd za tobą na przykład poruszał się ze znacznie większą prędkością niż ty, więc najprawdopodobniej chciał cię zderzyć. I on zostanie jakby wyghostowany na chwilę, uderza w ścianę przed tobą, a ty sobie normalnie bierzesz, wiesz, zakręt i jedziesz. To jest bardzo przyjemne i wprowadzili to twórcy jakiś czas temu.
tak parę miesięcy albo nawet i rok po premierze gry, więc trochę trzeba było się pobawić z tymi graczami, którzy jednak chcieli się spychać i, no powiedzmy, grać niesportowo. Nie można powiedzieć, że nieuczciwie, no bo wykorzystywali tylko tą fizykę w grze, ale po prostu mało sportowo, mało interesujące to wyścigi wyglądały online, ale to twórcy poprawili i teraz naprawdę bardzo przyjemnie się gra online. Po prostu jest to mega, mega fajna zabawa. No i tak wygląda rozgrywka online. Jest tutaj kilka trybów. Teraz dołączyliśmy do trybu offroadowego, free for all. Przeważnie i takie klasyczne wyścigi w Forza Horizon 2, w Forza Horizon 3, w Forza Horizon 2 wyglądały tak, że mieliśmy swój team i jakby walczyliśmy w tym teamie i mamy swoje takie punkty, które zdobywamy dla tego teamu. Tutaj jest taki tryb free for all, czyli każdy zdobywa punkty dla siebie. No ale oczywiście te tryby drużynowe też tutaj są. Mamy dodatkowo mistrzostwa driftowe, które moim zdaniem są dość słabe. Jeśli liczycie na to, że ktoś tam będzie fajnie pokonywał, robił drifty i zdobywał punkty. Te drifty nie wyglądają tam fajnie, bo się po prostu rzuca samochodem na lewo i prawo. Jak najwyższy kąt, jak najwyższa prędkość. Ale w tej grze, ponieważ możemy driftować samochodami z napędem na 4 koła, no to te drifty podczas tych mistrzostw wyglądają śmiesznie i większość graczy chce, no wiadomo, wygrać, więc będą zdobywać jak największą ilość punktów, a jak największą ilość punktów zdobywa się przez takie hardkorowe machanie samochodem, co wygląda po prostu dziwnie, śmiesznie, no nieprzyjemnie. I te mistrzostwa są takie słabe. Jest też coś na kształt Battle Royale w tej grze, nazywa się to Eliminator i możemy sobie ten tryb zaraz pojechać, może nawet nie będę kończył tych mistrzostw tutaj, bo to nie ma znaczenia, czy ja wygram, czy nie, ale pojedziemy sobie Eliminatora, żeby wam pokazać, możecie też zobaczyć sobie moje inne odcinki z Forza Horizon 4, gdzie właśnie tego Eliminatora testowałem i grałem sobie ogólnie tak o. I jest to fajny tryb, w którym jakby musimy wyścigać innych kierowców, aby ich pokonać lub zdobywać inne samochody. Zasady są dość proste do ogarnięcia, no nie będę wam teraz ich tłumaczył, bo to nie ma znaczenia, ale jest taki tryb Battle Royale, który możecie sobie robić, tak? O, pominąłem punkt, no to już po mnie. Przy okazji widzieliście, że przez chwilę, tutaj też zapomniałem o tym powiedzieć, ale na początku gracze są wyghostowani przez pierwsze 30 sekund wyścigu, po to, żeby właśnie na początku nie było takiego strasznego zamieszania, że wszyscy się między sobą spychają, ale po jakimś czasie, po właśnie tych 30 sekundach, wszyscy wracają do normy i oczywiście kolizje są między graczami. Widzicie, teraz dogania mnie ten wielki ram. I jak najbardziej spychać się między graczami można, ale gdy ja na przykład, o, teraz go zepchnąłem, ale gdybym jechał ze znacznie większą prędkością, to bym przez niego przeniknął. Jeśli jedziemy obok siebie, to oczywiście możemy rywalizować między sobą, że się zepchniemy. Tak jak ten we mnie teraz wjechał, nie? O, teraz zostałem zghostowany, bo jechałem z trochę większą prędkością, więc mnie wyghostowało, nie? I przenikam przez tego gracza z przodu. Można to czasami wykorzystać, żeby właśnie kogoś wyprzedzić. Zamiast zwolnić przed nim, czy za nim, to możemy jechać na pełnej prędkości i go wyprzedzić, przenikając przez niego. I to jest taki skutek uboczny tego, że mamy taki system jakby zapobiegania niesportowym zachowaniom wśród graczy. Nie, tutaj nie mamy żadnej kary z tego, że kogoś uderzymy, ale zobaczcie. Teraz będę chciał zrobić wallride'a. Co się ze mną dzieje? Nie mogę, dociskam gaz do końca na jedynce. Dostałem tego typu karę, tak bardzo mocną karę, spowolnienie takie wynikające z systemu działania gry, że ten gracz, który był znacznie z tyłu za mną i który nawet gorzej jeździł, zdołał mnie dogonić. Więc nie warto tego robić i od czasu, kiedy ten system został wprowadzony, wszyscy mogą się między sobą ścigać w miarę uczciwie. O, i teraz ten tam przywalił i na pewno też zostanie spowolniony. Możecie zobaczyć na minimapę, bo teraz nie mam jak spojrzeć do tyłu, ale on został spowolniony. Zresztą ten Ram jest trochę szybszym samochodem od Urusa na offroady, więc powinien mnie bez problemu móc dogonić.
jeśli chodzi o osiągi, tak? Nie chcę w ogóle, żeby wyszła z tego jakaś taka recenzja gry, ale chcę wam pokazać takie najważniejsze rzeczy, jakie w tej grze są, jeśli zastanawiacie się nad kupnem akurat Fordzy, a między inną wyścigówką, czy Fordza, czy inna właśnie wyścigówka. Tu mieliśmy takie mistrzostwa, pozostałe mistrzostwa wyglądają tak samo, tylko albo podobnie, tylko na przykład ścigamy się po totalnych offroadach, czyli jedziemy na przełaj przez cały świat. Nie? Gdzieś tutaj sobie jedziemy, o, takie jakieś mistrzostwa mamy. Albo właśnie jedziemy sobie asfaltem i wtedy mamy do wyboru różne samochody szosowe, jakieś tam z klasy S1, S2. Tutaj właśnie samochody są podzielone na różne klasy. Te klasy mają jeszcze podklasy. No, nie będę wam o tym wszystkim opowiadał, ale jest bardzo dużo różnych typów samochodów, offroadowe, szosowe. Obecnie w moim garażu znajduje się 725 samochodów. Niektóre z nich są zdublowane, ale zdecydowana większość z tych pojazdów, które posiadam w swoim garażu, są to unikalne samochody, czyli na przykład mamy Audi R8 V10 Plus i mamy Audi R8 V10 Plus FSI Quattro, tylko że starszy model. Tu mamy z 16, tu mamy z 13, nie? Weźmy sobie, co my tu jeszcze mamy. Mamy Bugatti Divo, Chiron, Veyron, EB110, nie wiem, no, ale macie na przykład też Itch Speedster, macie na przykład DS3 Racing, macie Chargera, macie po prostu ogromną gamę samochodów, spośród których możecie sobie wybrać wasz ulubiony. Jeśli chcecie, możecie wziąć nawet Toyotę Suprę, pyk, możecie sobie ją przerobić na Suprę Briana. Ja mam akurat 4 Supry aż. Jedna, ta jest do dragu, ta jest chyba tak do wyścigów. Któraś z nich jest driftowa? Może ta jest właśnie driftowa. Tak. Chodzi mi o to, żeby wam pokazać różne typy samochodów teraz, żebyście widzieli, że jest tego naprawdę dużo i jest w czym wybierać. Nie ma takich samochodów typu, nie wiem, Kia Ceed, typu jakieś Tico, Deu Tico, chociaż są śmieszne różne samochody takie starsze. Możecie sobie wziąć na przykład jeden z najmniejszych samochodów na świecie, czyli Peel P50. Ja mam zrobioną wersję policyjną tego samochodu, więc doskonale nadaje się do blokady drogowej. I to jest takie malutkie autko, które bardzo dobrze przyspiesza, jeśli je tuningujesz. Standardowo ono jest bardzo wolne, ma silnik od motocykla zamontowany gdzieś tam pod siedziskiem kierowcy. Tak, oczywiście możemy sobie wziąć widok z kokpitu. Wygląda to sobie tak. I to jest jedna z opcji. Mamy też inne samochody do dyspozycji. Mamy do dyspozycji samochody, których na pewno nie zobaczycie w życiu realnym. Jakieś stare Ferrari, jakieś samochody Jamesa Bonda mamy do dyspozycji. To są akurat takie ciekawostki, bo cała akcja gry rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, w okolicach Edynburga i w samym Edynburgu, bo mamy też tutaj miasto. Tu mamy BMW Jamesa Bonda. Tak, i w tym BMW, jak sobie wejdziemy do Fordzy Vista, którą zaraz wam pokażę, tam możemy sobie dokładnie oglądać samochody. W tym BMW mamy też takie dodatkowe gadżety, których nie możemy używać my jako gracze podczas zabawy tutaj na otwartym świecie. Co to tutaj stoi? Aha, jakiś samochód. Ale w Fordzie Viście możemy sobie to wszystko pootwierać. No właśnie. I teraz część z was zapyta się, ale jaki tutaj mamy świat? No świat jest zróżnicowany, nie jest jakichś ogromnych rozmiarów, typu jak w The Crew czy Test Drive Unlimited 2, jeśli ktoś pamięta w ogóle Test Drive'a. Zapraszam do mojego materiału odnośnie Test Drive Unlimited 3, które zostało już oficjalnie zapowiedziane. I ten świat tutaj nie jest duży, ale jest wykonany bardzo dokładnie, precyzyjnie, niezależnie czy my pojedziemy sobie tam gdzieś w góry, czy będziemy sobie jechać tutaj na asfalcie, wszędzie coś jest ciekawego do zobaczenia. W góry, wiadomo, pojedziemy sobie w góry, będzie ładny widok do obserwowania, mamy tutaj różne sezony, mamy jesień, zimę, lato i wiosnę, w zimie mamy zamrożone całe to jezioro.
jak jest zamrożone. Tutaj mamy taki tor dragowy, możemy sobie tam dodatkowe mistrzostwa porobić. Mamy wyścigi nocne, takie nielegalne powiedzmy. Mamy tutaj wyścig, mamy tutaj też masę różnych zadań do robienia. Mamy na przykład radary, za które dostajemy punkty. Jeśli zrobimy wszystkie radary na 3 gwiazdki, to dostaniemy jakąś tam nagrodę. Możemy pokupować sobie takie nasze posiadłości od jakichś tam normalnych domków gdzieś tutaj w lesie, po jakieś tam hardkorowe zamki w centrum miasta. O, tutaj jest jakaś chatka w lesie, no nie? Taka niepozorna, jak sobie tam wjedziemy. Oczywiście możemy sobie nasz samochód stuningować. Tuning nie kosztuje dużo i zdobywanie tych wszystkich samochodów jest bajecznie proste. Właściwie grając sobie normalnie i przychodząc w grę, zdobywamy kasę i po jakimś czasie już w ogóle nie patrzymy na to, ile mamy kasy na koncie. Samochody możemy wygrać z spinów, czyli z takich losowych nagród, które możemy dostawać po każdym wyścigu praktycznie za zdobyty poziom i tak dalej. Teraz powiedziałem wam o Forza Vista. Niektórzy nie wiedzą, co to jest. Tutaj możemy sobie dookoła oglądnąć samochód, który jest dodatkowo renderowany w trochę wyższej rozdzielczości niż w jeździe dowolnej. I możemy sobie go dokładnie oglądnąć. Każdy z tych samochodów jest wykonany na bardzo wysokim poziomie. Możemy prawie poczuć się tak, jakbyśmy w rzeczywistości oglądali dany samochód. A jest to bardzo fajne, bo no tak jak powiedziałem, mało kto ma dostęp do wszystkich samochodów świata, nie? Możemy sobie obejrzeć. Znaczy tutaj nie ma wszystkich samochodów świata, ale wiecie, o co mi chodzi. Możemy sobie otworzyć maskę i tu jakoś się chyba otwierało jeszcze coś dodatkowo. Czekaj. Coś on tutaj ma chyba z tyłu. O, właśnie, tutaj macie na przykład, widzicie, wysuwa się, to jest specjalny samochód Jamesa Bonda i coś mu się tutaj wysuwa. Tu chyba miał jakieś rakiety albo coś takiego, nie? Więc to jest jeden z tych samochodów Jamesa Bonda. To są takie specjalne wersje tych autek. Co tam jeszcze było takiego ciekawego z tych? No weźmy sobie na przykład tego Astona Martina DB5, też Jamesa Bonda. I tutaj też możemy sobie wejść do Forza Visty. O, i tu mamy na przykład coś tam ze zderzakami się robi. Widzicie? Jakieś takie, o, tu mamy jakiś panel ochronny z tyłu. Tam pamiętam, że był jakiś pościg w tym filmie, to jest jeden ze starszych filmów Jamesa Bonda. Był pościg i ten panel z tyłu się jakby podnosił, żeby chronić ziomeczka. I tu mieliśmy jeszcze dodatkową katapultę dla pasażera, więc można było wystrzelić pasażera w powietrze. No takie, są takie smaczki, nie? Samochodów jest bardzo, bardzo dużo, tak jak wam powiedziałem. Są samochody, znaczy większość samochodów możemy sobie kupić normalnie u dealera, ale są samochody unikalne, których zdobycie jest dość trudne. Tutaj mamy różne car packi, jak macie wersję Ultimate, to one automatycznie dodają się wam do garażu. Albo można je po prostu odebrać sobie jakoś, tak? I są to naprawdę ciekawe auto. Macie tu Honda S2000, jakąś Corvette ZL1, macie tu Morgan Aero GT. No jest tego sporo, ja chyba sobie nie podbierałem części z nich, wydaje mi się. Ale są, można je sobie przetestować. Jeśli chodzi o tuningowanie samochodów, to tutaj mamy też jakby dużo możliwości. Możemy zrobić z samochodu, który totalnie nie jest przystosowany do driftu, na przykład driftowóz. Nie wiem, ja robiłem ostatnio tak dla Beki Golfa 4, gdzie on jest tutaj? Golfa 4, który domyślnie jest tylko z napędem na przód. A nie wiem, czy jest wersja z napędem na 4 koła. Zrobiłem sobie driftowóz, możecie też zobaczyć odcinek, jak driftowałem tym samochodem. Jak najbardziej driftować się nim da, nawet na seryjnym silniku, po ulepszeniu oczywiście, ale na seryjnym silniku driftuje fantastycznie ta fura, więc taki tuning można sobie wykonać. Można też zrobić coś szalonego i wziąć sobie jakiś dziwny samochód, który nam się na przykład nie podoba, i zrobić z niego coś szalonego. Możliwe, że go wystawiłem gdzieś na aukcję, bo go tu nawet nie widzę. A McLaren 720S Coupe, P1, jakieś Mercedesy, mamy Mercedesa 6x6,
mamy Unimoga, a właśnie, mamy tutaj też takie, no powiedzmy, większe ciężarówki, tak, i no, te samochody wyglądają dość imponująco. Jakby każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o gamę samochodów, które mamy tu do dyspozycji. Nawet jeśli chcecie się pobawić w Eurotrucka, powiedzmy, że można to zrobić. Mamy tutaj tego typu samochody. Są to wyścigowe terenówki, wyścigowe ciężarówki, o, może bardziej tak. I możemy sobie nimi pojeździć, potestować, potuningować. Można zrobić mu też tak, żeby miał pakę na przykład. Akurat ten samochód ma... Ojej. Hamuj, kurde, hamulcy nie ma. Ten samochód akurat ma sporo możliwości tuningowych. To jest jakby jedna z możliwości, które zrobiłem. O, znalazłem tego, co staje na koło. No weźmy go przy okazji. Tak, to jest tuning, który chyba sam nawet robiłem. Albo go, nie, chyba sam robiłem akurat. Tak, widzicie, już stanął na koło, a jeszcze można zrobić coś takiego, że będzie cały czas jakby startować. I to nie jest kwestia tylko zainstalowania mu odpowiednich części, ale też musimy odpowiednio samochód sobie dostosować w... Tutaj, ja wam pokazuję to, co jest dla mnie najciekawsze w tej grze i to, co by mnie przekonało do jej kupienia. Jak nie przekona was to, że jest to najlepsza gra arcade'owo-symulacyjna, jaka jest obecnie na rynku, najładniejsza gra wyścigowa, jeśli chodzi o grafikę, z największą ilością samochodów. No, to jest chyba takie najciekawsze, nie? Że no każdy, nie ma chyba osoby, która nie znalazłaby czegoś dla siebie w tym garażu. Nawet dużo graczy skarżyło się, że nie ma Supry w tej grze, to ją w końcu dodali, Toyota Supra MK4. Do gry, także to jest naprawdę, naprawdę postarali się, no, twórcy. Toyota tam miała jakieś wyśrubowane wymogi co do właśnie swoich samochodów, ale w końcu udało się i te licencje zdobyć. Kurde, ja miałem tu jeszcze jeden taki ciekawy... O, właśnie, chciałem wam się pochwalić jeszcze tymi dwoma autami. To jest Regalia Type D. To nie są samochody z realnego świata, to są samochody z gry Final Fantasy. I one też pojawiły się tutaj w grze. To jest wersja offroadowa. Jej chyba nie można kupić normalnie w garażu, tylko trzeba ją jakoś tam zdobyć, tak? Jest taki hardkorowy model tego samochodu. A mamy też do dyspozycji drugą Regalię. To są takie luksusowe auta, jakby wymyślone, można powiedzieć. Znaczy, wszystkie auta są ogólnie wymyślone, ale tych w rzeczywistości po prostu nie ma. No i właśnie, miałem wam pokazać jeszcze, o, na przykład ostatnio dodany nowy samochód Zenvo z takim dziwnym spoilerem. Podczas skręcania, widzicie, zachowuje się w ten sposób. Więc mamy sobie takie Zenvo z takich ciekawszych autek. I jeszcze mamy samochody elektryczne. I samochód elektryczny jest tutaj taki jeden, który w rzeczywistości też oczywiście występuje. I w rzeczywistości jest to auto, które ma najlepsze przyspieszenie na świecie obecnie. Czekamy na Teslę Roadster nową, która ma wyjść. I możliwe, że Tesla Roadster pobije ten samochód i ten nazywa się Rimac Concept 2. Jest również Concept 1 w rzeczywistości, ale wersja druga jest ładniejsza. Czy raczej model po prostu drugi. No i tutaj nie słychać dźwięku silnika za bardzo, czuję takie syczenie delikatne. W tym samochodzie mamy dwa biegi akurat, żeby osiągnąć... Znaczy tak, jedynka jest... Na przykład jak wrzucamy sobie jedynkę, to jest tak jak w rzeczywistości, że mamy napęd na 4 koła, ale jak wrzucamy dwójkę, to mamy napęd tylko na tył. Jedynka jest do tego, żeby osiągnąć maksymalne przyspieszenie i jak najlepszą trakcję, chociaż w grze to i tak palimy kapcia na wszystkie kapcie. A dwójka jest taka spokojna po prostu do jazdy, więc jak ścigamy się gdzieś tam na wyścigach, to korzystamy raczej z dwójki do rozpędzania się, wtedy mamy optymalną trakcję i optymalne prowadzenie, chociaż jak przystało na samochód elektryczny, mamy tutaj sporą wagę, no i auto niezbyt dobrze zachowuje się w zakrętach, po prostu strasznie nim rzuca. Jak widzicie, ciężko też tutaj wyczuć prędkość, bo samochód rozpędza się do maksymalnej swojej prędkości bardzo cicho i nie ma tutaj żadnego szumu, nie? Po prostu sobie jedziemy.
Mamy nawet tutaj akcelerometr. Zobaczcie, że widać, jakie mamy przeciążenia w danym momencie w tym samochodzie. Wszystko jest to ładnie pokazane na kokpicie. Chociaż w niektórych samochodach kokpity nie wyglądają aż tak ładnie, nie działają tak dobrze. Na przykład po lewej stronie na zegarze macie pokazane kilowaty i obecnie zużycie kilowatów pokazuje nam 0, niezależnie od tego, jaką moc podamy na tylne osie w tym wypadku. Nie, więc nie za każdym razem dobrze to działa. Jak wybierzemy sobie inny samochód, to na przykład gdzieś tam, no mogę wam pokazać w sumie, weźmy sobie jakiegoś może Mercedesa, jak weźmiemy sobie takiego brabusika, to mamy, akurat tutaj monitor się świeci, ten środkowy, bo to jest jedno z takich nowszych autek dodanych do gry, ale w większości samochodów jest, znaczy świeci się, coś tam jest, ale tego nie możemy przełączać. Po prostu sobie tam jest i tyle. Nie? Jest to takie martwe. Po środku te zegary też częściowo działają, częściowo nie działają. Mamy tam pokazane, kiedy się załącza turbo. I w zasadzie tyle, ale jak widzicie, grafika jest bardzo szczegółowa, obecnie mam ustawioną Full HD grafikę na maksymalnych ustawieniach, jeśli chodzi o detale i mam 60 fpsów na grafice 1070, takie moje wszystkie specyfikacje komputera możecie zobaczyć sobie w opisie tego filmu. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o Fordze, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, że wszystko wam opowiedziałem, to co miałem opowiedzieć. Jeśli coś pominąłem, a jeśli chcielibyście się dowiedzieć, to możecie sobie sprawdzić, to możecie napisać komentarz w opisie tego filmu, a cenę możecie sprawdzić obecnie na Windows Store. Specjalnie nie podaję ceny podczas filmu, bo no ta cena cały czas gdzieś tam się zmienia, są promocje różne, śledźcie to, bo niekiedy można było wersję Ultimate kupić sobie za 160 zł, nie wiem, czy nawet teraz takiej ceny nie ma cały czas. Cały czas gra dużo osób w tę grę, chociaż wątpię, żeby było dużo osób, które grały od samego początku tej gry, bo jednak Forza ma to do siebie, że tutaj mamy taki jałowy klimat i po jakimś czasie no, nie ma co w tej grze za bardzo robić. To jest chyba taki minus, że ona może się też znudzić, ale to chyba jak wszystko, nie? Z drugiej strony nie ma takich, wiesz, dużych aktualizacji od jakiegoś czasu, typu rozszerzenie terenu o jakiś tam nowy, jak w GTA, no mamy cały czas jakieś nowe napady w online, nie? Ale to jest taka już chyba słynna gra. Jeśli miałbym właśnie porównać Forza Horizon wśród ścigałek, jest to takie GTA. Czyli mamy bardzo, bardzo rozbudowaną grę, dopracowaną przede wszystkim, małą ilość bugów. No dobra, w GTA jest więcej bugów niż tutaj. Ta gra jest naprawdę bardzo dopracowana, macie zabawę, kupujecie po prostu dostęp do zabawy na długie, długie godziny, a w moim przypadku nawet na lata. No bo jeśli chodzi o Forza Horizon 3 czy 2, dwójkę już nie gram, ale w trójkę czasami sobie pogram i dalej można się tam fajnie bawić. Jest to świetna gra i też możecie sobie ją zakupić. Jak chcecie, to mogę zrobić film na temat Forza Horizon 3 dla osób, które jeszcze nie mają Forza Horizon 3, a zastanawiają się nad jej kupnem, czy opłaca się teraz kupować. Spodziewana premiera następnej Forza Horizon 5 jest na 2021 rok, chociaż taka smutna wiadomość z ostatniej chwili jest taka, że twórcy zapowiedzieli, raczej powiedzieli, że przed premierą Forza Horizon 4, że następnej części nie będzie. Czyli nie będzie Forza Horizon 5, teoretycznie. Ale właśnie bardzo duży sukces sprzedażowy osiągnęła ta Forza i no wszyscy po prostu kochają tę grę. Jak widzę, że gdzieś tam na portalach społecznościowych czy gdzieś tam na różnych serwisach o grach, no to ludzie często wspominają właśnie takiego najlepszego exa na Xboxa, czyli właśnie Forza Horizon 4. Jest to gra, której nie możesz kupić na PlayStation 4 i grać na PlayStation. Jeśli masz komputer stacjonarny czy konsolę Xbox, możesz sobie w nią grać. Jeśli masz Xboxa One X, to możesz tę grę grać w bardzo przystępnej grafice, w 60 fpsach i nie ma żadnego problemu. A jak widzicie, gra wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest świetnie zoptymalizowana.
i możecie robić w niej ultra realistyczne zdjęcia. Jeśli chcecie, możecie dołączyć do grupy 1% Club na Facebooku i zobaczyć, jakie ludzie robią tam foty w tej grze. To jest nieprawdopodobne. Niektórzy robią ultra realistyczne zdjęcia. Tak ciężko stwierdzić nawet, czy to z Forzy, czy to jest jakiś spot samochodu. Niekiedy, nie? Także gra jest bardzo ładna i pod względem graficznym, pod względem modeli, bardzo szczegółowa. No jest to najlepsza gra na rynku, jaką możesz obecnie kupić do grania właśnie w samochody, moim zdaniem. Tak to wygląda. No nie popisałem się tutaj driftowanie, wybaczcie wyjątkowo, ale chciałem jakoś tak zwarcie opowiedzieć o tej grze, co my mamy w niej do dyspozycji teraz, a nie tak do końca skupiać się na jeździe, może bardziej ktoś skorzysta właśnie z tego powodu, że ta gra jest interesująca i co można w niej jakby zobaczyć, spotkać. Ogólnie ja jeszcze muszę się trochę skupiać podczas driftowania, bo nie idzie mi to fantastycznie, ale jak się siedzę cicho i się skupię, no to wiadomo, idzie coraz lepiej, nie? No to chyba tyle. Tyle, co chciałem powiedzieć o Forzie Horizon 4. Jeśli o czymś zapomniałem, jeśli fani Forzy mają coś do dodania, a wiem, że wśród moich widzów tych fanów nie brakuje, to prosiłbym was, żebyście się podzielili tym w komentarzach. Na pewno osoby, które zastanawiają się nad kupnem Forzy Horizon 4 po 2 latach istnienia jej na rynku i po premierze, na pewno skorzystają z tych komentarzy, które będą tutaj pod tym filmem. Także ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się ciepło, hejas!